Dzień dobry, moi mili. W zasadzie to jest tak, że dzisiejszy film robię głównie z powodu dlatego, iż ponieważ dawno nie było. I to jest pierwszy powód, naprawdę. Pomysłów na film następny, nie mówię, że ten, wcześniejszych pomysłów na ten następny film było kilka, ale wszystkie były gdzieś tam odkładane, jak dobrze wiecie, bo to już chyba 4 tygodnie minęło. Aż w końcu teraz, w tym momencie, przyszedł czas na zwykły, prosty spontan. Czyli włączyłem kamerę, siadam i będę gadał. Tamte pomysły chyba zostawię sobie, a tutaj to będzie spontanicznie, czyli to, co na bieżąco teraz dzieje się. Popatrzcie, kochani. Co jest ważne? Ja zrobię taką pętelkę i wrócimy do wniosku. Dopiero co Witek wyprowadził się od Kosi, bo to minęło 2 miesiące, a już jest z Kasią i też nie od wczoraj, tak? I chyba tej Kasi to ja szukałem długo, długo. Także tutaj to nie będzie jak z Gosią, że tam umowy, wiadomo, że to było tylko do czasu. Ale to nie chodzi teraz o jakieś tam moje życie prywatne. Chodzi o to, że kochani, to co myśmy z Gosią przez 3,5 miesiąca sobie faktycznie udowodnili i teraz dalej ja to wykorzystuję w życiu, to się nazywa fizyka kwantowa, czyli wykorzystywanie wiedzy, konkretnie wykorzystywanie tej wiedzy, którą ja tutaj Państwu przekazuję. To działa, jeśli się to zrozumie, przede wszystkim zaakceptuje, bo doskonale wiecie, że fizyka kwantowa jakby burzy świat znany nam. Te dwie fizyki nie chcą się włączyć, nie? Jakby są przeciwne, jedna drugiej przeczy, więc żebyśmy się dobrze rozumieli. Co innego teoretycznie opanować wiedzę, a co innego ją zaakceptować. I teraz do czego zmierzam? Zaakceptowana wiedza z dziedziny fizyki kwantowej skutkuje tym, że zmienia wasze życie. Mając tą wiedzę z pełną akceptacją jej, wypływacie na swoje otoczenie, na swoje życie, na rzeczywistość, na świat. Jak to nazwiesz? Jesteś świadomym kreatorem. Świadomość obudzona plus wiedza, którą posiadasz, jak to wszystko działa, powoduje to tak, że u Witka na głowę spadają anioły już. Ja już nie mam na to wpływu. Życie wymknęło się spod kontroli i nie mam zamiaru kontrolować wcale. Po co? Wszystko samo dzieje się i pięknie się układa. Ja nic nie muszę robić, bo jestem ciągle pięknie zaskakiwany i potem naprawdę jestem naprawdę zaskoczony. Bo co z tego, że mam wiedzę? Ale przecież ja nie mam planów. Więc ta wiedza nie powoduje żadnych faktów w moim życiu, tak, konkretów, że tak powiem, tak, a konkrety po tym przychodzą, wydarzają się, jak choćby Kasia im. I tutaj już jest Witek zaskoczony życiem, tak, bo nagle jest wow. I o to chodzi, kochani, nie żeby się chwalić swoim życiem, tylko
tylko to, żeby was przekonać do tego, że warto tą wiedzę raz przyswoić, dwa zaakceptować. Ja wiem, że do tego jest potrzebne zrozumienie najpierw, ale to już każdy ma z was po swojemu. Wiecie, jak jest. Ja mogę przekazać tylko wiedzę, do głowy nie naleję, a i to jest mało, bo to trzeba nalać gdzieś do serca. Tutaj naprawdę trzeba zacząć, zostawić nawet Witka w cholerę z całą tą wiedzą, a zacząć od miłości bezwarunkowej. Ona zaczyna się od ja. Jak ty nie pokochasz siebie, to naprawdę nie mam o czym mówić. Z motyką na księżyc cała ta wiedza nie zadziała. Start następuje tu, nie w sercu jako miejscu, tylko w sercu jako kocham siebie. Kocham, nie akceptuję, lubię, toleruję, okej, niech będzie. Nie, kocham siebie, to znaczy też szanuję, nie daję się wykorzystywać, nie daję się poniżać, to nie znaczy walczę ze światem. To nie to. Ja usuwam ze swego otoczenia ludzi, którzy mi pasują, to nie znaczy, że ich morduję, tak? Kochani, to się samo dzieje. Odchodzą ludzie, którym ja nie poświęcam uwagi, bo nie chcę im mi się uwagi poświęcać, bo ten ktoś w ogóle mnie nie toleruje, my się nie rozumiemy, więc po co się męczyć? Nie poświęcam mu uwagi, więc on w jakiś sposób znika w kilka dni czy w kilka tygodni z mojego życia. To się tak dzieje. Ale to dlatego, że kocham siebie. A więc siebie szanuję. Więc nie pozwolę siebie poniżać. Co nie znaczy, że ktoś jak mi napluje w twarz, to dostanie w pysk. To nie to. Jak ktoś mi napluje w twarz, to od niego odejdę. Nie będzie już moim przyjacielem, tak? Po prostu mój przyjaciel nie będzie mi pluł w twarz. O tym mówię. Wielu ludzi przecież, zwłaszcza kobiet, jest w związkach, bo miłość tego wymaga. No ale miłość do kogo? Najpierw miłość do siebie. Jeżeli jesteś w związku z kimś, kto nie szanuje ciebie, to znaczy, że ty nie szanujesz siebie. Jak zaczniesz szanować siebie, to albo ten ktoś też ciebie zacznie szanować, albo odejdziesz. Ale nigdy szanująca siebie osoba nie będzie z kimś, kto nie szanuje jej. To oczywiste. I od tego trzeba zacząć. Miłość bezwarunkowa. Ona się zaczyna od siebie. Reszty ja ci nie muszę mówić. Absolutnie. Jak naprawdę pokochasz siebie, zadbasz o ten szacunek do własnej osoby, zobaczysz, resztę zrozumiesz. Bez tego, co ja tu gadam. To zrozumienie przyjdzie samo. Przestaniesz potrzebować miłości od drugiego człowieka. Nie będzie ci potrzebna, bo ty staniesz się miłością. I wtedy w twoim życiu pojawi się człowiek, który jest taki sam jak ty. Też jest miłością. I nie potrzebuje miłości od ciebie. I wtedy możecie stworzyć naprawdę świetny układ partnerski. Wspaniały. Bez żadnych oczekiwań, zobowiązań. Miód i orzeszki. Naprawdę. Uwierzcie mi. Dzisiaj chciałem taki króciutki film zrobić. Rozumcie tą fizykę, ale najpierw w tych zwrot, kto jeszcze nie przerobił lekcji. Miłość bezwarunkowa zaczyna się od ukochania siebie. I tu pamiętaj, kochając siebie nigdy nie przesadzisz. Możesz być narcyzem, egoistą, egocentrykiem. Te wszystkie wyrazy, co mają przedrostek ego, są tu napiętnowane. Olej to. Kochaj siebie. Nie patrz na innych. W miłości do siebie naprawdę nigdy nie przesadzisz. Im bardziej będziesz kochał siebie, tym bardziej będzie kochało ciebie życie, otoczenie, świat.
miłość twoja własna do siebie objawi się coraz lżejszym życiem, mówiąc w skrócie, no tak. Coraz lżej będzie ci żyło, coraz łatwiej, coraz ciekawsze osoby w twoim otoczeniu będą się pojawiać. No i na pewno nikt nie będzie cię poniżał z czasem. Nie wymagaj tego z dnia na dzień. Ale tempo każdy ma swoje. Tak, jeden w miesiąc, drugi w pół roku. Różnie to bywa. Ostatnio i tak coraz szybciej to wszystko idzie. Ale to jest moja wizja, mój ogląd, że idzie szybciej. W moim otoczeniu ludzie budzą się jak... Przepraszam. W moim otoczeniu naprawdę ludzie budzą się teraz jakby, nie wiem, na jakiś sygnał. Jeden po drugim. Jak już ktoś tylko zacznie się budzić, to nagle się okazuje, że budzisz, że jest nagle taki samobudzony jak Witek. Witkowi zajęło parę lat, jemu chopsiu. Nie, to nie o zazdrość chodzi. To jest piękne właśnie, że budzimy się coraz szybciej. Ale to jest mój wniosek, moje spostrzeżenie. Zresztą zostawcie ten świat zewnętrzny. To nie o to chodzi. Ja chciałem powiedzieć to, że polecam tą wiedzę, którą wam daję, bo działa. Przysięga. No ale. Lekcja numer jeden to miłość do siebie. To jest miłość bezwarunkowa. Bo kochasz siebie bezwarunkowo, no nie masz, no co? Rozstaniecie się. Pobijecie się. Widzisz? I to jest właśnie ta pełna akceptacja. Wtedy naprawdę przychodzi zrozumienie, czym naprawdę jest ta miłość bezwarunkowa. I wtedy pojawiają się w naszym życiu takie właśnie, takie same osoby. Nie ma co ich szukać, same przyjdą. To jest właśnie to. Dzisiaj chciałem zrobić krótki film. Krótki film o kochaniu. Kochajcie się. Siebie. Najpierw siebie. Nie kombinuj co dalej. Zacznij świat od siebie, ale zacznij go od miłości. Do następnego. Do następnego, kochani. Pa.